Jezus. Koga, ty sam se zjechał, bo już wiedział, że to będzie kłopot. Silo, zostawiłeś zero miejsca. No, nie wiem, co miałem zrobić, przeniknąć przez ciebie, czy tak co? Jest. Ej, pamiętaj, że jak film ci się spodoba, zostaw łapę, suba i wpadnij na G2 z linku podanego w opisie pod filmem, okej? Okay? Dzięki. To jest 16 face to face, którego dzisiaj gramy, także za wszelkie rzeczy, dobrze, że nie 60. które będą w tym odcinku, przepraszamy lub dziękujemy. Nie przepraszamy. Dobra, to bez przeprosin, pozdro. Przeżyć upadek z wysokości 100 metrów, zadanie ukończone. A. Hogat nie ogarnął. Ale podziękuję. Nie ogarnął. Chłop nie ogarnął, chłop miał lag mózgu. Ja czytam sobie, czytam. Ty mówiłem, ciekawe, kto nie ogarnie. Da, lag mózgu, koniec, już. Zjebałeś. Fajna to mapa będzie. No to prawda, to tak. Bartek, wypadłeś? No, czytając, no. Nie patrzyłem na mapę. Nie, ale... Ale jest. Przynajmniej coś chciałem robić, a nie to jak wy, Fajfusy 2? Jak? Biłem się z tobą przecież. O Jezu, zrałeś się, kłopoty teraz. On ma kłopoty. Nie. Nie uderzyłem go, omijałem. Ja też nie. Dobra. Wszyscy ładnie ominęli, dobrze. Ale miałem taką chęć, że miałem ochotę, że jak mi już od środka krzygałeś, nie? To ten, co czyta na face to face, a ta, tam do biblioteki jeszcze iść. Jeszcze resztę gra pierdolni na tym czasie. A to fakt, tak. A wam to, ej, ale to takie pytanie, wam nie wyskoczyło to? Nie. Co? No, to co przeczytałem na początku, że zdobywasz zadanie ukończone, zeskocz ze 100 metrów i przeżyj. Nie, a, dobra, to ja miałem. Czekaj, ale bardziej będziesz dojrzany na tym wyścigu, już coś zacząłeś. Już sobie źle. Ej, czemu Sylo ma w ogóle inną flagę? Co jest? A jaką ma flagę? Brazylijską. Nie, mam hiszpańską. Ale to pędzi po tym. Bo ja za Ronaldiniem jestem. Na pędzikach. No, czekaj. Dzień. Czyli Ronaldinho, za więzieniem nie jesteś? Aha, Ronaldinho, ja tak, okej, okay, dobra. Za więzieniem? To tak. Do więzienia nie poszedł, czy coś? Dobre chłopaki, nie patrzą na siatkę. Jezus Maria, no nie mogę skręcać, co jest? Ja też klawiatura chyba przejechać. Autuje. No to teraz już nie przejeżdżam. Kończyła się moja dobra passa. Dokładnie tak, Bartek. Teraz już nie przejeżdżasz. Nakarmiłem, Dzięki! W dupę leża, no nie da rady przyjrzeć. Hamowałem. Ja też wyhamowałem. Szybard, a ja specjalnie cię nie... O, do gnoju. Jezu, jak ta fura rzuca. Gnojku, ale jesteś duży, no co mam zrobić takim mem pierdzi? No przecież Bartek się normalnie przyjechał, nie uderzałem go. Przyjechał normalnie przeze mnie, no. Już nie uderzałem. Drugi raz. Zostaw już tego biednego Syla. No to niech on nie zostawi. Nie przejedziesz tego też. Powiedziałem raz. Powiedział raz. Nie. Ale ty kurde, no daj, że chcesz przejechać to gówno tym, no. On sam nie przejedzie znowu. Smary, on spadł, on spadł, nie mogę, tak. On teraz będzie tak cały czas. On ma trzy, mamy trzy samochody, a ty masz tylko jeden. Kurwa! O, już nie. Daj zawrócić, co? Jedź! Chłopie! Dobra. Maria, święta. Dobra, jeden przejechał przynajmniej. Tak, to ja. Silo. Dobra, zostawiam cię. Tak, to ja. Strzelicie, że nie powiem co zaraz. No, debila, to ty na mnie najechałeś, no. Ja cię unikać chciałem. No ty chcesz, ja nie unikać mnie chciałem. Najechałeś ja nie chciałem. Na mnie kołami, no. Dobra. Widziałem to, Jezu. On jest dopierdolony, no on jest ta klepka tam nie styka, no. No on nie ma barier, powiedział. Nie ma jak mnie IQ wytrącił, powiedz. Bartek, ty chyba nie masz dobra, rąk jedź, w tym momencie. Jedź. Bartek. Jany kłopot. Koga, ty sam se zjechał, bo już wiedział, że to będzie kłopot. Silo, zostawiłeś zero miejsca. No, nie wiem, co miałem zrobić, przeniknąć przez ciebie, czy tak co? Tak jest, dokładnie tak. Chłop na mnie najechał i... O, chłopie, ty sam wyskoczył, wow, ciekawe o co chodzi. Siema, nara. No! Żółta szmato. Byłeś pierwszy, za tiri. Nie byłem pierwszy, byłeś, bo wywaliłem. Tak, ja byłem pierwszy, jak on mnie wywalił. Był pierwszy. Kto? No, ale się rozwalają. Nie, ale ja wywaliłem wcześniej Hogatego, potem wywaliliśmy ciebie, rozumiesz, Bartek? Wywalił mnie i potem... No. Silo, ty jesteś głupi. Ale to już szmato najgorsze. Ale Silo się sam autuje przy okazji. Przy okazji nas, no nie.
Żyli papą. O, Shepardowi odpuścił. Nie, 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 on mnie walnął, tylko pojechał dalej zamiast Lidowi. Dobra, jedziemy dalej. Okej. Nie, zagapiłem się na mapę z wyjścia. Ale będzie, ale będzie Sylo malony na łeb. Ale będzie malony na łeb, Sylo. Nie, on nas będzie zaraz. Też będzie, ale teraz on będzie malony na łeb. Rozbijaj te kręgle. No i rozbił, no. Rozbij kręgle. Ale mocny content. O Jezus, nie. Na puszczak. No. Ty dostałeś po tym drzewem jak frajer. No, o, no on stał no pod drzewem, tak. O, ale chyba nie da to dużo, bo go goni już gagatek. Dzięki. Ale żeś tam stał przy tym drzewie, kozacko. No co? Och, o Jezus. Po blisko, kloze, kloze. Ale będziemy jem. O, ej, 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 chłop dołączył jak coś do nas. Niech Bartek już tym dojedzie małym. Czyli dobra, się, to już pojedzie. Jasne. O! O! Co ty? O! O! Nie wiem, co się stało. O! Nie wiem, co się stało! Stało! Ziemię znowu! Spieszy! Ale ty były, dojechałeś do mnie, wykorzystałeś! Dojechałeś do niego i wykorzystałeś to! Wykorzystałeś to! Ej, a może to jest fake od piętka, nie, bo dojechać nie umiem. Nie, nie, jest, jest I am friendly. Mocny to by był content. Dzięki, Shepard, zapamiętam to. Dzięki, Shepard, zapamiętam tak? to. Nie, to Bart, jak był czy Shepard? Zwalnijcie tego chuja! Nie, Bartek, spadłeś tam? Ja cię puściłem i ja cię puściłem, tak! Ty mnie nie puściłeś, chciałeś mnie walnąć w prawo tak, przecież. Tak, chciałem ci, bo ja mówię do Bartka, no, bo Bartek się tak okay, kogo puścił, dobra. Więc mówię, że ja. A Bartek nas rozwalił. Bartek jechał przede mną. No Jezu, ale to było to. Karetka jedzie po tego gościa już. Git, git. Jezusie, po co weź tak dzwoniłeś? Weź tam, zrób to co ja, tylko... A. Zrób to, co ja! No i spadłem. A ze mną twój otwórz. Czyli co? Gówno! Zrób z nim co? Gówno? Gówno. Wiadomo, Jezu, co ma zrobić i gdzie ma zrobić. Wiadomo, co wiadomo, gdzie panowie, nie? Pytanie brzmi tylko kiedy. Teraz na no, trybie. Teraz w trybie, no, ej. Bartek to debil, yeah. Tam zacząłeś, nie? Zacznij dupę, poczekaj. Ej, daj mi nimpurę, ej. A tam ładne, a tam ładne, no. Łej! Szpaciarzy, ty, ale cię dojadę teraz, żeby cię w domu nie poznają. Dobra, dobra, nie, strach nie a ty wiesz, gdzie on mieszka? No, wiem. No właśnie. Bełchatowy. A ja wiem, a ja wiem. Ha, a poczekaj, to też ja będę wiedział. Wiem. Ha. Także... Skąd wiesz, że ci Hogaty powie? Sam se wyciągnę to z jego głowy. Co ty myślisz, że ja nie mam smakowanego mózgu jego? Nie, bo nie mam mózgu. Ej, co to za samolot? Ja. No, a, samolot. Myślałem, że to jakiś, wiesz, oszukany samolot jest. Jedź. Tak, samolot. Nie. Jedź. A ci patrzę, roz... Jezus, a czuję się do tyłu, co to za mną jedzie. Patrzyłem, co ja, ja ten wyścig mogę przegrać i go pewnie przegram, a mam jeden target w tym wyścigu. Bartek? Ja nie, to jest, powinien być Hogaty. Hogaty. Wykorzystał. No ty śmieć, masz, strąciłem ci Bartka. A może, a ktoś strąci Hogaty? Aha, okej. Okay. Przecież on jedzie małym samochodzikiem, jak mam nie strącić? No, nie wiem, nie wiem. Łazem. Jakim łazem? Tu azem, jest to... koniec! Naura! Nektar. Rainbow. 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 Czy ta, tęcza. A nie widzę tęczy tutaj. A, widzę. Jadę pewnie Sylo już rozwalił albo coś, no. Znalazł garniec ze złotem i... Ejko. Tak, tak. Wszystko było niszczone. Bartek, ale wiecie, że jak się zabierze garniec ze złotem z pod tęczy, to tęcza znika? Ale pranka zrobiłem ty. Tak, leprikon też. Patrząc tego pranka. Dwa razy w życiu że... tęczę tego nie wiem, ale nie udało mi się na nie wyjść. To był taki w tym, można było go zgarnąć do swojej drużyny w Herosach 4. Herosach 4. No, no, no. Tak. Czwórka była jeszcze spoko. Ja lubiłem soundtrack w czwórce. Piątka też była spoko, to była taka trójka tylko na kopsie, no i tyle. Shepard, kiedy gramy w te Herosy 3? No właśnie chciałbym też wiedzieć. Nowy dodatek wychodzi za szóstka, siódemka i ósemka były no tu sam chodzi o nowy zamek, czy... Co? Jeszcze jeden nowy zamek ma być. Nowy zamek w trójce. A są dwa już, z Honem jest jeden zamek i jeszcze jeden zamek ma być. Wypierd...
Wymówiłem wypier... No, no i mówiłem uciekłeś. Wypier... I uciekłeś, Szepard. Zrobiłeś to, co powiedziałeś. Nie, nie opłaciło ci się trochę. A to się wyszedł na minus. Powiedziałeś mi, że uciekał, no i uciekłem, no. No zobaczę, co się nie, zaraz stanie. Nie, żaden niech mi nie wie, do... No, tak właśnie. Oho! Nie, Szepard, tylko ja. Proszę się martwić. A gdzie jest zboczek, oszust? Ty, czy... A, dobra, Jezu, nie, zobaczyłem światła innego koloru jakby pod samochodem. Widziałem morwacień. Boczek był niczym kwiat. Język kwiat. Jedź Bartek. Jeżeli miałbym być jakimś kwiatem, to byłbym irysem. Iris to jest jakiś żart. Lubisz irysy? Boczek był z... Bartek! Może przynajmniej Nie miałem ani milimetra prawej strony. Musiałem jechać w twoją stronę. Ty natomiast miałeś pół kilometra w lewo. Pół kilometra w lewo to dosyć sporo. Mniej więcej 500 metrów. Niby tak. O cholera! Faktycznie. O cholera, tego się nie spodziewał. O, wszystkie te. No z lewej? Z lewej przez Bartek! Mówię z lewej! To mów to szybciej, nie, jak już to robisz, mi wjeżdżasz w dupę! Dobra, dawaj! A już możecie się rozdłubić na przykład? O Jezu! Będzie zaraz bitka na sam koniec tutaj. Będzie. Ale będzie walka! Ja mam wolniejszą kurę trochę. No i żegnam w tym odcinku już. Nie, spokojnie. Kurwa mać, debilu ty! To ja byłem! A niby ja miałem to z dupy! Bartek! Dobrze ci tak! Karma! Na Szeparda! Co nie dupa? Dobra. Po całego! Jezu! No strzelacz! Człowiek ma! Zarzuciło mnie, no co? Człowiek ma umiejętności, człowiek ma rozum, nie, tylko te dwa debile jakieś tak, muszą ci zawsze wjechać w dupę i ci uprzykrzyć. Ale Silo jeszcze nadgoni! A nie bardzo się. Ale ja cię rozwaliłem jeszcze, powiedziałem, że rozwaliłem. Nie, nie, teraz już nie. Dobrze. Weźcie go. Ale żeś... Ale ty ktoś... Wiecie, kto rozwalił wam ten wyścig? Ten, kto pojechał za mną źle i palnął w tego, który dobrze pojechał. A ja myślę, że to Silo źle pojechał za mną, mam wrażenie. To się zaczęło od tego momentu, kiedy Bartek źle już troszkę sobie wyskoczył, ale było okej do wyratowania i jechałem sobie obok niego, byłeś w zasięgu tak, że jakbym tak rzucił kurwa kamykiem, to byś tak przed ciebie by wylądował. Dobra, Bike Power Climb. Bike coś tam. Bike coś tam, no. Mapa motorowa, ale będzie jeżdżone motorem. Motor 3, 2, 1, ty łyr cała, gdzie reszta was? A, nie widziałem was w ogóle. Jedziemy. Co Bartek, już, tam Bartek, spokój. Bartek, bo to skręcić trzeba było. To jest tylko dojazdówka, zaraz będziemy robić parkiery. Ja cię pluję, już mam jak życiówkę robić teraz. Prawda. Zaraz pierwsze zaczynamy! O, już. Możemy, już się nie stukamy, proszę, dzięki. Sylo, na litość Boga. Właśnie się stuknął. No, Bartek. Dobra. Dobra, let's go. Nie, Boniu, klimbujemy. Jeden głupszy od drugiego, no, ale po prostu. Trzeba... Właśnie nie obrażę mi od Sylo, dobra? Dzięki. A to było zabawne nawet. Zabawne, nie było takie kuki. Nie śmieszne i niezabawne, a wręcz żenujące. Co zrobiłeś, Boże? No właśnie nie mogłem w prawo wykręcić. To już pojechał prosto jak przygód. No mówię, że nie mogłem w prawo wykręcić. To, ale to fakt, to wygląda jakbyś to sobie pojechał prosto nic jakby nie zrobić. No tak było, klikałem, ale jak zobaczycie, jak on skacze jakby co parę tych, to nie można czasem wykręcić tak leciutko. Mnie to wykręca, Bartek żarty opowiada tak jak znowu mnie wykręcił teraz. Prawdziwe żarty. Nie było to żarty prawdziwe. Koniec. Poczekam na was, to poczekam na was. Ale Boczek wyścig trudny zrobiłeś, tak się wygrałem z tobą. Gdzie jesteście panowie, ja tutaj poczekam ładnie na was, tak jak jadę. Dobry kolega. No i prawidłowo, no, to się Szepardowi chce się pić, więc spolej mu te kole. Tak. Chcesz wejść na bit? Więc wchodzę na tę wodę. To już koniec, serio? Tak. Podskoczysz mi. To nie jest trudne, ziomek. Mam 78. Ej. Pam, 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 pam.
pam, tak, ja poczekam, żeby on tam na pewno wjechał. Dobra. No i mapa motocyklowa. Tak. Szybka mapa motocyklowa.